Witam Państwa, Wioletta Łechtańska-Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie. Kiedy wyremontują pływalnię? Jest projekt planu dla osiedla Powstań Narodowych? Miasto ratuje wróble. Zapraszam. A zaczynamy od tematu podstawówki z osiedla Jagiellońskiego. Rodzice i dyrekcja chcą zerówki w szkole podstawowej numer 2. Odbyła się w tej sprawie Komisja Oświaty i Wychowania. Radni są za, teraz potrzebni są chętni. Wracamy do sprawy szkoły podstawowej numer 2 z osiedla Jagiellońskiego. Placówka w ubiegłym roku zaczęła po wielu latach ponownie funkcjonować w miejsce gimnazjum wskutek reformy oświaty. Miasto w tym roku nie wyraziło zgody na utworzenie w placówce zerówki. Temat był dyskutowany 1 marca na Komisji Oświaty i Wychowania. Radni i rodzice przekonywali urzędników, że oddział zerowy w szkole jest potrzebny. Wszyscy radni, członkowie komisji, którzy zabierali głos, także zresztą i wszyscy goście, wprost wskazywali na to, że pan prezydent, urzędnicy Wydziału Oświaty nie powinni podejmować decyzji uniemożliwiającej szkole numer 2 rozwój czy stabilizację. Jeżeli Rada Miasta Poznania rok temu włączyła nowotworzoną czy odtwarzaną po wielu latach szkołę podstawową numer 2 do sieci szkół podstawowych miasta Poznania, sieci szkół rejonowych. Urzędnicy jednak twierdzą, że nie ma potrzeby tworzenia w szkole podstawowej numer 2 oddziału zerowego. Szkoła tak naprawdę stoi klasami od 1 do 8, to jest szkoła podstawowa. Oddział zerówkowy jest czymś dodatkowym. Nie mamy potrzeby na ratajach w tamtym miejscu tworzenia kolejnej klasy oddziału zerowego, tym bardziej, że mamy tam 4 przedszkola i mamy tam na dzień dzisiejszy 105 wolnych miejsc. I sposobem, w pewien sposób ratowania, czy też dawania możliwości naboru do zerówki przez szkołę podstawową numer 2, za chwilę nie będziemy mieć oddziału przedszkolnego, któregoś tam przedszkola. Urzędnicy informują, że zerówki w szkołach będą mogły funkcjonować do 31 sierpnia 2019 roku, co wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji. Później sześciolatki będą uczyć się tylko w przedszkolach. Zdaniem dyrekcji szkoły jest jednak światło w tunelu co do utworzenia zerówki w dwójce. W naborze uzupełniającym mamy zgodę Wydziału Oświaty, że jeżeli znajdzie się grupa osób, to w naborze uzupełniającym będziemy taką zerówkę tworzyć. A wszystko zależy od chętnych. Osoby, które chciałyby posłać dzieci do zerówki klasy 1, 4 czy 7, mogą przyjść na drzwi otwarte, które odbędą się w szkole w sobotę 17 marca o godzinie 11. Jaką ofertę przygotowała dla nich placówka? Szkoła jest jednozmianowa i będzie jednozmianowa. Szkoła kameralna, mała, gdzie znamy nasze pociechy od tych najmłodszych do najstarszych. No i przede wszystkim baza, drukarka 3D, fotony, na których dzieci pracują, uczą się programowania. Szkoła jest dwujęzyczna, w związku z tym zapraszamy młodzież do klasy 7 dwujęzycznej. Przedmioty, niektóre przedmioty odbywają się w języku angielskim, bądź też częściowo, gdzie są wprowadzone elementy języka angielskiego. No i oczywiście od tego roku wprowadziliśmy pilotażowy program Szkoła bez pisemnych prac domowych. Do zapisywania dzieci do szkoły podstawowej numer 2 zachęca sam Wydział Oświaty. Warto posyłać dzieci do szkoły podstawowej numer 2. A czy warto? Można sprawdzić podczas drzwi otwartych. Przede wszystkim za przybycie. Trwa sezon drzwi otwartych w szkołach podstawowych. Również na ratajach szkoły zapraszają rodziców do zapoznania się ze swoją ofertą. Na drzwi otwarte można wybrać się jeszcze do kilku placówek. W sobotę 10 marca dla rodziców otwarta będzie szkoła podstawowa numer 14 na osiedlu Piastowskim oraz szkoła podstawowa numer 50 na Starym Rzegrzu. W poniedziałek 12 marca również będzie można odwiedzić dwie szkoły, 18 z osiedla Armii Krajowej i szkołę numer 64 na osiedlu Orła Białego. Dzień później drzwi otwarte organizuje szkoła podstawowa numer 3 na osiedlu Piastowskim. W kolejną sobotę, 17 marca, każdy chętny będzie mógł zwiedzić również szkołę podstawową numer 2 na osiedlu Jagiellońskim. Mieszkańcy Rataj od kilku lat czekają na otwarcie pływalni krytej na ratajach i będą musieli jeszcze trochę poczekać, bo nie pojawiła się żadna firma, która chce wybudować obiekt.
Basen Rataje powstanie nieco później, bo żadna firma nie zgłosiła się do przetargu ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ponowny przetarg PIM ogłosił 7 marca. Chętni mogą zgłaszać się do 22 marca. Tymczasem teren wokół basenu się degraduje, tak twierdzi nasz widz, który poinformował nas o tym, że okolice pływalni nie wyglądają najlepiej. Trawnik nie jest regularnie koszony, a na posesji pojawiają się śmieci. Teren dookoła pływalni na osiedlu Piastowskim jest na bieżąco przez nas uprzątany, monitorowany. Jeżeli pojawiają się zgłoszenia o nieporządku na tym terenie, no to nasz pracownik na bieżąco tam zagląda i doprowadza ten teren do stanu pożądanego. Mieszkańcy pytają także o te drzewa rosnące na terenie zarządzanym przez POSIR. Większość z nich ma zostać wyciętych, ale dopiero gdy ruszy przebudowa pływalni. Poznańskie Inwestycje Miejskie, które są inwestorem zastępczym w tej inwestycji, dostały zgodę na wycinkę drzew. Ta wycinka jest konieczna ze względu na to, że będą prowadzone prace budowlane i powierzchnia, kubatura nowego obiektu będzie większa niż dotychczasowa, czyli w związku z tym te drzewa będą musiały być wycięte. Kiedy wycinka nastąpi, to zależy od kolejnego przetargu. Jak znajdzie się firma, która wyburzy i postawi pływalnię na nowo, jednym z pierwszych jej zadań ma być porządkowanie terenu. Nowe bloki, ale też dużo zieleni i parking to elementy projektu planu dla powstań narodowych. Mogli się z nim zapoznać mieszkańcy podczas konsultacji społecznych 1 marca. Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla osiedla powstań narodowych ma jeden zasadniczy cel. Ochrona układu samego osiedla modernistycznego i oczywiście na terenie samego osiedla staramy się ten układ chronić. Dlatego wszędzie pomiędzy blokami osiedla znajdziemy zielony kolor i żadnych nowych zabudowań, z wyjątkiem rejonu ulic Morzyczańskiej oraz Chyżańskiej. Tam projekt dopuszcza nową zabudowę mieszkaniową, ale nie może ona przekroczyć wysokości 3 kondygnacji. Najważniejszy dla mieszkańców jest jednak nowy parking. Plan przewiduje miejsce na samochody w sąsiedztwie wcześniej zlikwidowanego parkingu przy szczycie deski. Wiemy, że na wszystkich osiedlach modernistycznych, Ratajskich czy Piątkowskich, problem z miejscami postojowymi to jest problem jeden z głównych, który trzeba rozwiązywać, stąd zawsze szukamy jakiejś alternatywy dla tego problemu. Na razie parking narysowany jest tylko na papierze, ale wiadomo już, że chce go wybudować spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych. Kiedy będzie można tu uparkować? Wierzę, że w przyszłym roku uda nam się zrealizować ten parking, bo jest bardzo potrzebny na terenie osiedla. Sytuacja jest bardzo trudna dla mieszkańców i trzeba wszystko robić, żeby w przyszłym roku on powstał. Każdy, kto chciałby zgłosić swoje propozycje do projektu planu, może jeszcze to zrobić do 16 marca, pisząc na adres poczty elektronicznej mpu@poznań.mpu.pl. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Lecha powstaje od 2010 roku. Po wielu zmianach gotowa jest kolejna wersja projektu, choć jest w nim jedna rzecz, która się nie zmieniła. W centrum tego osiedla, jak w każdym innym osiedlu modernistycznym, do którego robimy plan, przewidzieliśmy teren pod sport i rekreację, który w większości już został zrealizowany. Natomiast jest tutaj możliwość zlokalizowania jednego obiektu sportowo-rekreacyjnego, kubaturowego, jednego budynku na tym terenie. Część mieszkańców postulowała, że w budynku mogłaby się mieścić pływalnia, ale plan określa jego przeznaczenie tylko w ogólny sposób. Plan miejscowy stricte nie określa, jakiego typu ma być to obiekt sportowo-rekreacyjny. Po prostu ma być to obiekt sportowo-rekreacyjny, ale żadna inna usługa, tylko właśnie sport i rekreacja. Teren na środku osiedla jest prywatny. Dawni właściciele odzyskali go w postępowaniu zwrotowym. W planie zapisany jest budynek, ponieważ miasto chce uniknąć roszczeń finansowych ze strony właściciela. Jeśli na jego działce dopuszczona zostanie zabudowa, to będzie mógł sprzedać swoją ziemię po wyższej cenie. Ale należy w tym miejscu zaznaczyć, że na razie oddał ją w 10-letnią dzierżawę spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Ta już w zeszłym roku deklarowała, że przez ten czas nie ruszy tu żadna budowa. To nie znaczy oczywiście, że działka może pozostać bez dojazdu. Planiści wyznaczyli go po jednej z istniejących już osiedlowych ulic. Jednocześnie na obu z nich dopuszczone zostały pewne zmiany.
Obie te drogi zaprojektowaliśmy na zakończeniach szersze, tak żeby mogły te większe obiekty, te większe samochody, czy śmieciarki, czy służby ratunkowe nawracać swobodnie, a nie przeciskać się między zaparkowanymi samochodami wzdłuż tych ulic. Każdy mieszkaniec będzie mógł więcej dowiedzieć się o rozwiązaniach zastosowanych w projekcie planu podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się w czwartek, 15 marca w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta o godzinie 17. Podczas spotkania będą zbierane również uwagi od zainteresowanych stron. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych od końca ubiegłego roku dostarcza do mieszkańców naszej dzielnicy pisma dotyczące członkostwa w spółdzielni. Zostały bowiem wprowadzone zmiany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy dotyczącej właśnie tego zagadnienia. Członkostwo w spółdzielni nierozerwalnie związane jest z posiadaniem prawa do lokalu. I tutaj mamy dwa przypadki, czyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Czyli jeżeli ktoś posiada to prawo do lokalu, to z mocy ustawy, z mocy prawa jest członkiem spółdzielni. Nie ma zasady dobrowolności, która występowała wcześniej. Ustawa wprowadza też przepisy mówiące o tym, że nie trzeba już uiszczać opłat za członkostwo. Członkowie oczekujący przestali być członkami spółdzielni, a o członkach współmałżonkach z kolei znów decyduje prawo do lokalu. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku tak zwanych dotychczasowych członków współmałżonków, czyli jeżeli wcześniej mój mąż bądź moja żona była członkiem spółdzielni, to my zgodnie z ustawą byliśmy też członkami, a obecnie tylko i wyłącznie to prawo do lokalu decyduje. Czyli jeżeli nie mamy prawa do lokalu, to też to członkostwo jest nam odebrane z mocy ustawy. Właściciele lokali, którzy mają z kolei odrębną własność, mogą wybrać, czy chcą być członkami spółdzielni. Jeśli zdecydują, że tak, nie muszą wnosić żadnej opłaty. Zmiany dotyczą też walnych zgromadzeń. Członek spółdzielni może wytypować pełnomocnika, który będzie go reprezentował na zebraniu. Kiedyś powszechnie występujący, teraz zagrożony wyginięciem w Poznaniu jest coraz mniej wróbli, dlatego miasto postanowiło rozpocząć plan ratowania tych ptaków, między innymi na ratajach. Nad Wartą przy osiedlu Piastowskim mieszkańcy Rataj zawiesili budki dla ptaków. Można tam natknąć się na przykład na sikorki i kowaliki. Trudniej spotkać wróbla. Głównie dlatego, że jego populacja w ostatnich latach gwałtownie się skurczyła. W ciągu ostatniego półwiecza w samym Poznaniu myślę, że ubyło około 80% populacji wróbli. Ornitolodzy biją na alarm i wskazują na kilka przyczyn wymierania wróbli. Dostęp do wody, wróbel lubi płytkie kałuże. Proszę zobaczyć, że w mieście w zasadzie jest coraz trudniej o takie piaskowe kałuże. Chodniki mamy wyrównane, nikt nie lubi z nas, mieszkańców można powiedzieć, takich kałuż, a to było kluczowe dla wróbla, żeby tam podejść, napić się i wykąpać. Mamy mało chwastowisk. Trawniki przypominają boiska piłkarskie, a rabatki są coraz bardziej może kolorowe i efektywne estetycznie i są efektowne dla naszego oka, natomiast tam nie ma chwastów tego, co wróbel lubi najbardziej. Jedną z głównych przyczyn spadku liczebności wróbli są również docieplenia stropodachów, podobnie jak to było w przypadku jeżyków. Mając na uwadze te okoliczności, miasto zapoczątkowało projekt pod hasłem Wróblu wróć. To jest klasyczna budka dla ptaków wykonana z drewna. Ma specjalną wyciąganą pierwszą ściankę, żebyśmy mogli też obserwować, co w środku budki się dzieje. Akcja jest prowadzona w porozumieniu z Uniwersytetem Przyrodniczym i polega na wieszaniu budek przystosowanych specjalnie dla wróbli. Mają one pomóc w odbudowie populacji. Postanowiliśmy we współpracy z Uniwersytetem rozwiesić na terenie całego Poznania wyznaczonych terenach, obszarach przez właśnie Uniwersytet Przyrodniczy 300 budek lęgowych dla wróbli. Miasto także zakupiło odpowiednie pożywienie, odpowiednią paszę dla wróbli i docelowo te budki będą monitorowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Urzędnicy postrzegają pomaganie wróblom jako coś, co ma poprawić poziom życia w mieście. Myślę, że wszyscy, głównie mieszkańcy mojego pokolenia, starsi, pamiętają, że rano budził nas bardzo przyjemny śpiew wróbla, który często gniazdował właśnie w budownictwie starej płyty, w jakichś szczelinach między płytami. No myślę, że to był bardzo fajny, pozytywny aspekt. Myślę, że wiele osób z sentymentem te czasy wspomina. To jest jakby taka sztuczna dziupla, którą oferujemy wróblowi.
Budki będą umieszczane na terenach miejskich szkół i przedszkoli. Na ratajach zawisną m.in. w parku przy osiedlu Armii Krajowej, przy ulicy Piłsudskiego oraz nad Wartą. Ta budka kompensuje 2 miejsca węgowe. Okazuje się, że już wcześniej budki dla ptaków, w tym dla wróbli, zakładała spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych. Z dużą nawiązką staramy się kompensować miejsca lęgowe utracone w czasie prac dociepleniowych. W latach 2014-2015 sumarycznie powieszono około 200 sztuk budek dla wróbli. Były to budki zarówno trucinobetonowe wieszane na budynkach, jak i budki drewniane wieszane na drzewach. Oprócz budek na dwóch osiedlach spółdzielnia utworzyła również specjalne tunele w stropodachach dla mniejszych gatunków ptaków. Istnieją one na osiedlu Polan i Orła Białego. W sporcie nie ma rzeczy niemożliwych, tak twierdzą niepełnosprawni sportowcy, którzy swoją pasją postanowili zarazić przedszkolaków z Rataj. Kolega Bartek, który tu siedzi na wózku, gra do reprezentacji Polski na wózku. Jak osiągać sukcesy sportowe będąc niepełnosprawnym, jak grać w koszykówkę na wózku inwalidzkim? Na te i wiele innych pytań w poniedziałek 5 marca w przedszkolu nr 119 na osiedlu Piastowskim odpowiedzieli sportowcy z Integracyjnego Klubu Sportowego 2017 Poznań. Spotkali się z dziećmi, aby pokazać im swoją codzienność, ale jednak nieco bardziej wyjątkową. Dzieci mają dzięki temu możliwość poznać sport osób niepełnosprawnych. Członkowie klubu mówią o koszykówce na wózkach, o rugby na wózkach, więc no, dzieci mogą też zadać pytania, to jest bardzo ważne. Mogą usiąść też na wózku, zrobili tutaj właśnie zawodnicy taką możliwość. Jest trener, jest Bartek, który oprócz tego, że gra w klubie, miał też już powołania do reprezentacji Polski. Bartosz Holler jest trenerem personalnym osób niepełnosprawnych. Pomimo, że jeździ na wózku, na skutek zawału rdzenia kręgowego pokazuje, że niepełnosprawność nie musi wcale ograniczać. Chcemy im przybliżyć też no, ogólnie nasz świat, pokazać jak my działamy, że osoba niepełnosprawna to nie jest tylko człowiek, który no, jeździ na wózku i tak naprawdę no, siedzi w domu, tylko można spędzać czas aktywnie, można grać w koszykówkę, uprawiać inne dyscypliny sportu, aktywnie uczestniczyć w życiu, tak jak normalnie ludzie jeździmy samochodem. Dzieci zainteresowane spotkaniem nie powstrzymywały pytań, a cała rozmowa i integracja była zorganizowana właśnie po to, aby otworzyć przed przedszkolakami nowe pole widzenia, bardziej otwarte i tolerancyjne. I to właśnie dzisiejsze spotkanie ma na celu pokazać dzieciom, że każdy ma takie same potrzeby, każdy tak samo czuje i to, że jesteśmy na wózku, czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy na przykład innej rasy, mamy takie same po prostu w sobie wartości, mamy takie same potrzeby, możemy dążyć do jakiegoś celu i też to jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć w sobie tą wrażliwość, o której też właśnie w przedszkolu rozmawiamy. Mam nadzieję, że jeszcze ewentualnie spotkamy się kiedyś, może na boisku. Integracyjny klub sportowy to nie tylko koszykówka, ale również treningi rugby dla najmłodszych. Forehandem, backhandem, komfortowo i przez cały rok w marcu POSIR otworzył zaplecze tenisowe w okolicy kortów, gdzie można skorzystać z szatni, wykąpać się czy odpocząć w minibarze w ośrodku przywodnym Rataje. Grę w tenisa można trenować 365 dni w roku. W tej chwili w ośrodku POSIR Rataje można uprawiać tenisa przez cały rok, ponieważ działają praktycznie już od maja zeszłego roku 3 kryte korty ogrzewane, także zimą jest duży komfort gry, ponieważ mamy minus kilkanaście stopni na zewnątrz, a w środku ta temperatura jest dodatnia. To plan na sezon jesienno-zimowy, a wiosną grać można na 3 zewnętrznych kortach pod chmurką. Od maja, kiedy poprawi się pogoda i warunki atmosferyczne pozwolą na to, zapraszam na nasze korty zewnętrzne i także nowość od tego roku, ścianka tenisowa. Te obiekty są oświetlone, można z nich korzystać od godziny 9 do 22, a w weekendy od 8 do 22. Wynajęcie kortu kosztuje od 50 do 80 zł. Rezerwacji można dokonywać online. Więcej szczegółów na stronie Ośrodka Przewodnego Rataje w zakładce obiekty. W
niedzielę 11 marca odbędzie się kolejna edycja biegu Maniacka Dziesiątka. Trasa biegu będzie prowadzić m.in. wokół Malty, gdzie będzie znajdował się start i meta. Dla mieszkańców Rataj nie uczestniczących w imprezie oznacza to czasowe utrudnienia w ruchu samochodowym i komunikacji miejskiej. Będą trwać przez 3 godziny od 11 do około 14. Zmieniony zostanie również rozkład jazdy linii tramwajowych i autobusowych kursujących przez most Świętego Rocha oraz ulicę Garbary Jana Pawła II oraz arcybiskupa Baraniaka. To już wszystko w tych aktualnościach ratajskich. Kolejne wydanie już 15 marca o godzinie 16:30. Ja życzę miłego tygodnia i do zobaczenia.